którym się stworzył, produkt się stworzył, ten zielony omleta, był to produkt finalny tego projektu, czyli produkcja i wdrożenie sera zielonego omleta. To projektowo udało nam się zrobić, projekt został rozliczony, żeby spiskowej to dzielnik nie było. Projekt jest rozliczony, natomiast nie jest satysfakcjonujący, to tak bym powiedziała. Pracując przy tym zespole, gdzie wszyscy gracze tego projektu są, przedstawiciele są na sali, to muszę powiedzieć, że pewnie podobało nam się to, podobał nam się produkt, podobały nam się bardzo efekty tego produktu, były bardzo, bardzo wysokiej jakości. Się nawet bym powiedziała, fascynowaliśmy tym, tak? Fascynacja była tym projektem i tym mlekiem, i tym, że te walory z mleka do sera. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani i teraz chcielibyśmy, bo już emocje opadły, projekt jest finansowo, że tak powiem, zamknięty, żeby to, co wypracowaliśmy wspólnie w tym konsorcjum, w tym zespole, żeby po prostu to się znalazło, żeby konsument miał szansę to kupić. Mówiąc innymi słowy, o wynikach i o tym, co w tym serze jest i jak wygląda, to oczywiście uczelnia. Ja myślę, że przedstawię może panu dyrektorowi poszczególnych graczy. Konsorcjum to my, czyli lokalna grupa działania Pani Rybudy. Zaprosiliśmy do projektu oczywiście leczarnię konicką, pana Damiana Porzucha. Zaprosiliśmy oczywiście uczelnie, bez uczelni nie byłoby tego projektu. Jest pan profesor Bogucki, jest pani doktor Joanna Szulc, są osoby, które naukowo pokażą to. To będzie króciutko wszystko, tak? To będzie takie wprowadzenie do dyskusji tak naprawdę. Oczywiście są rolnicy, podstawa, tak? Czyli rolnicy, którzy taką metodą produkują mleko, wyjątkowej jakości mleko, które zachowuje walory tego dobrego mleka w serze, tak? Czyli jakby patrząc no, pan Marcin, który jest ekologiem, zwyczajnie tutaj to w zespole pewnie tak to było. Więc ponadto zaprosiłam pana Barta Nowaka, marketingowca z Holin, bo będziemy mieć marketingu, a pan dyrektor jest oczywiście, a pan Bartek też te narzędzia i marketing, jak to robić. Więc myślę, że w takim zespole będziemy rozmawiać. Przedstawimy takie kawałki, znaczy przedstawimy takie, bym powiedziała, takie wydawki tego projektu. Nie będziemy rozmawiali, jak badaliśmy, jak się to robiło, natomiast to, co jest istotne, niewątpliwie. To, że zawsze dziękuję Państwu za to, że nam zaufaliście, że stworzyliśmy tak dobry zespół, tak? To muszę powiedzieć, że aż szkoda dalej go nie ciągnąć. Aż dalej szkoda dalej o tym nie rozmawiać. Tutaj właściwie wszyscy się jeszcze zgadzaliśmy, więc miało to... Wydaje mi się, że po prostu jest to model, który powinien iść jakość. Jest to model, gdzie zwierzęta o dobrostanie się chyba zapomina, trzymając o teoretycznym dobrostanie nie, bo się odhacza, że dobrostan jest w wielkiej oborze, gdzie chyba jest traktowana taka duża świnia, która jest cały czas utrzymana w budynku, gdzie się ją tylko doi, po tych 3-4 traktacjach ona kończy swój żywot. Myślę, że model taki jednak mimo wszystko, ja wiem, że on jest pewnie droższy, ja wiem, że świat ma pewne wymagania i to wszystko rozumiem. Natomiast jeżeli by się poszło chociaż troszeczkę bardziej w tą stronę, którą tu prezentujemy w tym projekcie, że krowy byłyby jednak mimo dobrostanie żyły, dobrostan powoduje, że one, jak się okazało w projekcie, są uprzedze, produkuje inne mleko. Każdy człowiek, który żyje w lepszych warunkach, lepiej żyje, tak? Czyli jego organizm lepiej funkcjonuje, tak samo przecież zwierzę ma to samo dokładnie, tak? Zachowanie krajobrazu. Ja myślę, że wszyscy lubimy, jak idziemy sobie. Polska miała taką atrakcję. Ja uważam, że dalej to jest wiejski krajobraz. Jedziemy sobie gdzieś tam, czy przez Kaszuby, czy przez Mazury, czy przez Mazowsze i widzimy parę tych krówek na pasku. Tak się ciepło na sercu robi, tak? To jest taki swojski, ciepły klimat. To są obrazy, które bardzo lubimy. No jak będą, proszę, tego nie zobaczymy. Ochrona środowiska i zmian klimatycznych. Jest to też istotne, bo kompletnie inaczej. Ten cały sezon chyba chodzi o pastwisku. Nie gromadzi się
bardzo dużej ulicy, nie godzi się tego wszystkiego, tego się utrzymują tą chorobę, gdy zamkniemy. Ponadto ilość tego takich pędzonej hodowli jest dużo, dużo większa. Czyli jeżeli mówimy nawet o metanie, jeżeli mówimy o emisji tych wszystkich wyszkodliwych gazów cieplarnianych, no to wydaje mi się, że rozproszenie tego bydła po pastwiskach na pewno jest jakąś metodą. Mówi się o tym, że krowy tam trzeba likwidować, ograniczać, że one są szkodnikami, że myślę, że utrzymywanie zwierząt w takiej formule pastwiskowej zdecydowanie jest lepszą metodą niż to robimy w budynku. I ja poproszę teraz naukę, uczelnię, czyli jasienie. Szanowni Państwo, pani prezes już tutaj dużo rzeczy powiedziała odnośnie tego, jak powstało konsorcjum, kto w nim jest i jakie były działania. Także te kwestie może pomimo tego, że mam prezentację, to może tylko tak szybko pominę w zasadzie nawet. Natomiast chciałbym skupić się na tym pierwszym etapie, tej pierwszej innowacji, która w projekcie, pierwszej z czterech, która w projekcie była zawarta, mianowicie innowacji organizacyjnej, czyli o działaniach na poziomie gospodarstwa, to co tam się działo, no i potem jakie były tego skutki, to jakie powstało mleko, czym to mleko różniło się po zastosowaniu rozwiązań projektowych z mlekiem przed ich wprowadzenie. Także myślę, że najważniejsze rzeczy, które tutaj chciałbym przedstawić, to będą wyniki, ostateczne wyniki, które obejmowały okres trwania projektu, cały rok 2022 i kilka miesięcy jeszcze 2021. Te wyniki dotyczą mleka surowego i te wyniki teraz są w trakcie takiego opracowywania naukowego, no bo cel dalszy jest taki, żeby to opublikować jako artykuł naukowy, a w zasadzie dwa takie artykuły, także zanim jeszcze trochę musimy poczekać, natomiast wyniki już są, także jak postaram się teraz Państwu je skrócić przedstawić. Właściwie pani doktor Joanna Szulc przedstawi dwa tematy, nie? Swój, czyli innowacyjna i technologiczna możliwość efektywnego wykorzystania mleka i produkcji jelita kokosowego. Przedstawi opracowanie pani doktor Krasiny Gozdeckiej, która dzisiaj jest nieobecna, ale generalnie wszystko powinno być tak? Czyli te dwa tematy. Połączyłam dwie innowacje, które jeszcze były realizowane w projekcie, czyli innowację produktową i innowację technologiczną. I będą się one przeplatać w tej mojej prezentacji, ale postaram się Państwa nie zanudzić. No to mieliśmy tą innowację produktową, która polegała na wytworzeniu sera już z mleka, o którym mówił profesor Bogucki. Sera, który miał te same walory odżywcze, również podwyższone w stosunku do sera konwencjonalnego, a właściwie przygotowanego z mleka konwencjonalnego. Mówimy tutaj o tych składnikach bioaktywnych, które są rozpuszczalne w tłuszczu i występują w tłuszczu, czyli kwas tłuszczowy alfa-linolenowy, witamina E jako alfa-tokoferole i witamina A oznaczona na potrzeby projektu jako prowitamina A, czyli beta-karoten. Dobór tych składników miał też miejsce na podstawie tego, że właśnie są to frakcje, które występują w tłuszczu, a z punktu widzenia żywieniowego zwierząt właśnie tłuszcz mleczny jest tym, który możemy w łatwy sposób modyfikować i tutaj ta zmiana, ta innowacja organizacyjna właśnie pozwoliła na zmodyfikowanie składu mleka, a przez to składu sera. Jesteśmy na konferencji Belgia Moranka podsumowującej projekt Zielone Mleko.
Jest Pan dyrektorem do spraw handlowych i marketingu? Tak, z Pomleku. Moje nazwisko Jakub Iwański. Mówimy teraz o projekcie Zielone Mleko, z którego nasza spółdzielnia w zakładzie w Chojnicach wytwarza ser mleczny z zielonego mleka. Panie dyrektorze, gdzie Chojniczanie mogą czy będą mogli nabyć go? W jakiej formie? Generalnie na ten moment przygotowujemy ser w kopercie 135 gram. Jest on dostępny i będzie dostępny w wielu sklepach detalicznych handlu tradycyjnego, czyli różnego rodzaju sieci lokalne, jak Lewiatan, nasz sklep, Livio, inne, a także w kanale Nowoczesnym, nad którym my cały czas pracujemy, gdyż ciężko jest nam, że tak powiem, wejść z nowym produktem, ale planujemy w niedalekiej przyszłości wejść do sieci międzynarodowych, takie jak Carrefour czy Kaufland, bądź może szerzej. O jakim one są, nie wiem jak to nazwać, smaku, rodzajach? To jest jeden rodzaj. Jest to ser gołdowaty, natomiast ma bardzo dobre walory. Czym się różni ten ser od innych, tradycyjnych? Generalnie smakiem od innych gołd tradycyjnie produkowanych, dlatego ze względu na to, że jest produkowany z zielonego mleka, tak? Czyli jakby z mleka, które zawiera więcej składników z wartościami odżywczymi niż konwencjonalne mleko. Będzie w kostce, w plastrach? W plastrach, w opakowaniu, w kopercie, nie w opakowaniu otwórz-zamknij, a także myślimy w październiku, aby wprowadzić go w bloku do tradycyjnych lat chłodniczych, gdzie konsument będzie mógł sobie podejść do lady i prosić o kolejne 10-15 deko bądź plasterków. Tak. Czy planujecie go także na eksport poza granicę naszego kraju? Tak. Również planujemy do krajów m.in. takich jak Ukraina, czy Dania, czy Węgry. Rozmawiamy z kontrahentami generalnie szeroko. Jaka jest szacunkowa wielkość produkcji tego specjalnego sera? Oczywiście tego mleka nie mamy. To jest 7 gospodarstw w projekcie. Będzie więcej? Myślę, że w perspektywie może być więcej. Tego nie wiemy, no bo wymaga to dosyć dużej zmiany organizacyjnej przy hodowli bydła, a także jego karmieniu i innych procesach. Natomiast jeżeli, że tak powiem, konsument do tego produktu się przekona, będziemy jak najbardziej próbowali zwiększyć produkcję. Na ten moment to jest rocznie około 20-40 ton.